Poczty Sztandarowe. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Delicie. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Delicie. Szkoła Podstawowa im. Romana Marczyńskiego w Różańcu. Szkoła Podstawowa im. Marii Nowickiej w Sarwinowie. Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im. Ignacego Łukasiewicza w Dębnie. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Rejonta w Cygra. Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Placówek Oświatowych im. Księdza Andrzeja Przybyły w Barnoku. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Janusza Słowackiego w Dębnie. Wszyscy szanowni państwo, dyrektorzy i nauczyciele, przedstawiciele władz wojewódzkich, pani burmistrz, rodzice kochani, poczty sztandarowe, goście wszyscy przybyli, ale wszystko tylko pani rodzice i uczniowie. Po wspólnej modlitwy do wyboru intencji, utruszenia obfitości na Ducha Świętego i Bożej Łaski na nowe szkoły, wszystkich was zaproszę. Rozpoczynając liturgię dokonany najpierw uroczystego obchodzenia ołtarza Chrystusowego, na którym liturgii dokona się tajemnica najmniej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie bardzo proszę, by na chwilę ustawiony został jeszcze ten sam śmiech, postawiąc rąkę i rękę.
Serce nasze i umysł otwierać dla
abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nimi. To bowiem głosimy Wam jako słowo Pańskie, że my, Żydzi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, Żydzi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki przed Panem. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto Słowo Boże. Thank you.
Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, aby w ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, aby uciśnionych odsyłał wolnych, aby odwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co się wydarzyło, jak słyszeliście w Kapernaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naama. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na skok góry, na którym ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Są piękne hasła, szczytne idee,
nocy, które przekraczają możliwości życia jednego człowieka, ale w których realizację każdy człowiek powinien być włączony. Patrzyłem, jak podchodziliście przed ołtarz, uroczyście wprowadzali i jak z wielkim wzruszeniem, z pieczołowitością oddawaliście sztandarem hołd ołtarzowi Chrystusowemu i samemu Chrystusowi, którego ten ołtarz przypomina, a który w tabernakulum obok ołtarza jest żywy, obecny, który jest naszym Bogiem i Zbawicielem, Panem naszego życia i źródłem wszelkiego dobra pośród nas. Wszyscy bądźcie pozdrowieni w tej wielkiej nadziei na progu nowego roku szkolnego. Przeżywamy czas wyjątkowy nie tylko w Polsce, nie tylko nad Odrą i w Bałtyku, ale też w całym świecie. Mówimy o tym roku, który jest rok Maryi, bo jest w tej świątyni dedykowanej Matce Bożej Fatimskiej. Przywołujemy fakt, iż 100 lat temu Maryja przyszła do Europy, do Portugalii, do małej miejscowości Fatima. I przed naszymi rówieśnikami albo młodszymi od nas stanęła, prosząc, aby przekazały te dzieci, Łucja, Jacynta i Franciszek, aby przekazały jej prośby i jej orędzia całemu światu. Badamy tutaj dzisiaj też miejscowości spoza Dębna. Fatima wtedy była jeszcze mniejsza od tych miejscowości, gdzie dzisiaj są szkoły. To była naprawdę niewielka wioska. Dzieci z rodzin pozornie biednych, ale mających wyznaczoną jasną duchową drogę. Dzieci współpracujące z rodzicami, wiedzące, że od najmłodszych lat trzeba współpracować, aby dla wszystkich był chleb, ubranie, aby rodzina mogła przeżyć. Tamte dzieci też pracowały. I do takich pracujących pod opieką rodziców dzieci przyszła Maryja z nieba i przekazała takim dzieciom, jak wy, prośby ogromnie istotne dla całego świata. To był czas pierwszej wojny światowej. Historycy doskonale wiedzą, jaki to był tygiel emocji politycznych i społecznych. Ale to był też czas Rosji bardzo szczególny, bo to był czas pomiędzy rewolucją ludową, tak zwaną demokratyczną, ale już liberalną, a więc praktycznie wprowadzającą te zbożne trendy, mówiącą, że człowiek ma sobie poradzić w świecie. Pan Bóg mu nie pomaga i człowiek się na Pana Boga niech nie ogląda. A potem miała przyjść rewolucja jesienna, zwana październikową albo listopadową, zależnie od kalendarza, który liczymy. Rewolucja bolszewicka, która stała się już wielkim rozlewem krwi ludzi wierzących, ludzi dobrej woli i wielką przemocą, aby jedni panowali nad drugimi. Po środku tego czasu Maryja w Fatimie mówi, trzeba wrócić do Boga, trzeba słuchać Boga, trzeba znać Boga, trzeba przepraszać Pana Boga za ludzi złych, za ludzi, którzy nie wierzą, którzy nie chcą wierzyć. Przepraszać Pana Boga za ludzi, którzy grzeszą, wprowadzają grzech w dzieje świata. I trzeba się modlić, żeby uratować duszę biednych grzeszników, bo w nowoczesnym ziemskim życiu przychodzi wieczność. I ta wieczność jest tylko zgodnie, jeśli ktoś doczesność przeżywał z Bogiem, to na wieczność ma szansę być z Bogiem. Ale jeśli ktoś Boga odrzucał w doczesność, w życiu ziemskim, przed tym jest piekło otwarte. Trzeba ratować tę duszę. Ratować najbardziej przez różaniec, modlitwę, przez dobre uczynki i przez pokutę. To wszystko w tym roku przywołujemy. Bo 100 lat temu się to zaledwie dokonało, aż 100 lat, a jednocześnie tylko 100 lat. Tak nas Pan zaprasza,
tak nas prowadzi. Uczcie się, abyście byli ludzi wykształconymi i dobrymi, mądrymi i świętymi, ale uczcie się też, żebyście rozumieli to, co dzisiaj dzieje się w świecie. Świat dzisiejszy bardzo potrzebuje Boga. Świat dzisiejszy bardzo potrzebuje Ducha Bożego. Świat dzisiejszy bardzo potrzebuje zgody. Bardzo potrzebuje szacunku jednych ludzi do drugich. Bardzo potrzebuje nadziei, że warto być dobrym, warto być kochającym, warto być aktywnym. Tak się uczcie. To jest wszystko Boża droga. W tej mszy świętej razem z nami Boga proszę o potrzebę was na czas tego roku, dla nas, dla nauczycieli, dla środowisk szkół, dla środowisk dodatkowego kształcenia, dla rodzin naszych. Na to wszystko, do czego nas Bóg zaprasza. Pamiętaj, idziemy w nowy czas. W tym nowym czasie niesiemy cały zasób, depozyt wiedzy o historii zbawienia, o tym, że Bóg świat stworzył, że Bóg dał swojego Syna, aby stał się człowiekiem, by nas na nowo nauczył Bożej drogi. Ale też się uczymy i to będzie już na katechezie, że Pan, który teraz przychodzi jako miłosierny, przebaczający, dający każdemu nową szansę, że ten Pan stanie w którymś momencie jako sędzia i będzie mocny. I ten, kto będzie przygotowany, ten będzie gotowy. Chodzi o to, żebyśmy my wierzący byli takim źródłem tej gotowości na całym świecie. Żeby się tego nie wstydzić, tej gotowości, tej Bożej drogi, bo to jest coś mądrego, coś dobrego, coś oczywistego. Idźcie w ten nowy czas jako ludzie Bożego Ducha, ludzie nadziei, ludzie otwartych pomysłów i zgodnych serc, ludzie skuteczni w codziennej pracy. Idźcie w tę ziemię, idźcie w dzieje ojczyzny, idźcie w Europę, idźcie w dzisiejszy świat. Jesteście potrzebni. Pamiętaj, kogoś takiego jak ty jeszcze nie było w dziejach świata. I kogoś takiego jak ty już nie będzie w dziejach świata. Ciebie Pan stworzył specjalnie i dał na ten czas. Napełnij ten czas dobrem, miłością. Napełnij prawdą i radością. Napełnij nadzieją i dynamizmem. Idź, niech Cię Boży Duch prowadzi. Idź, niech także przez Ciebie dobry Bóg nieustannie odprawia i uzdrawia oblicze tej ziemi. Niech się tak stanie. Na drogę tego czasu nadziei i pracy chcę Ci postawić pytania o najważniejsze Twoje życiowe wybory. Powiedz, czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Nie. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego naszego Pana, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Polską i łapem umarł na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i zasiadł po prawicy Ojca. Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w odcowanie święty, w odpuszczenie grzechu, zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara, bo taka jest wiara Kościoła. Tę wiarę Ty otrzymałeś i tą wiarę żyj. I tej wiary strzeż. I tę wiarę głoś naszemu pokoleniu. Panu naszym. A teraz serca nasze otwórzmy przed Bogiem i przedstawmy Panu prośby nasze osobiste, naszych środowisk i wspólnot, całego Kościoła i naszej ojczyzny. Bóg jest początkiem oraz
sercem całej rzeczywistości. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, za naszego arcybiskupa, kapłanów i katechetów, by pomagali nam zachwycać się stworzoną przez Boga rzeczywistością i by przypominali o tym, że ta Ziemia jest dla nas jedyną drogą do nieba. Ciebie prosimy. Bóg nie tylko kocha, ale też rozumie każdego człowieka. Módlmy się za naszych rodziców i pedagogów, aby mieli otwarcie proponować swoją wyłącznie w najpiękniejszy sposób postępowania i uczyli nas budowania takich dzieci, które wydane są tą prawdą i odpowiedzialnością. Ciebie prosimy. Bóg jest przyjacielem, który obdarzył nas darem życia i który przynosi nam niezawodną radość. Módlmy się za wszystkie dzieci i młodzież, aby z odwagą i rozwagą i miłością rozpoczęli nowy rok szkolny i żyli radość dzieci Bożej. Ciebie prosimy. Bóg każe o tym, byśmy byli coraz bardziej podobni do Niego. Módlmy się za wszystkich dorosłych, aby mówili nam prawdę o naszym postępowaniu i aby was bardzo kochali, gdyż tylko wtedy każdy z nas może codziennie stawać się większy od samego siebie. Ciebie prosimy. Bóg tęskni za każdym człowiekiem, gdyż stworzył nas z miłości. Módlmy się za zmarłych nauczycieli i pracowników, a także za zmarłych absolwentów i uczniów naszej szkoły, aby spełniły się ich marzenia o życiu wiecznej miłości. Ciebie prosimy. Bóg, kochając w taki sposób, byśmy uczyli się od Niego kochać. Módlmy się za nas samych, byśmy byli tak dobrzy, by dojrzały do wszystkich ludzi, a jednocześnie tak mądrzy, bo osobiście wiąże się z tymi, że też potrafią kochać. Ciebie prosimy. Przynosimy gorącą prośbę, aby wszystkie dzieci na świecie, tak jak my, mogły
podzielone do tego serca. Amen. Abyśmy często mogli się jako eucharystyczne wydarzenia. Wszystkim Wam za tę liturgię też dziękuję. Księże Ciechanie, te kwiaty
nie pozostaną przy tabernakulu. Na chwałę Pana Boga, Trójcy Świętej Jedynego, za dar Jego Syna Jezusa Chrystusa, który jest naszym nauczycielem pierwszym, Zbawicielem i naszą nadzieją na wieczność, pod opieką Maryi. Błogosławiąc Was i te dzieła Wasze, stąd zdębna błogosławię dzisiaj całą naszą akcję diecezję, a jako metropolita ogarniam także i całe województwo, a więc także teren diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ale z racji na bliskość także diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i tam sięgam tym błogosławieństwem. Niech Pan będzie naszą mocą i radością, niech Pan pomnaża owoce Waszych trudów, podtrzymuje Wasze siły i dodaje Wam radości. Po błogosławieństwie pozostaniemy na miejscach. Prosiłbym o możliwość uroczystego odprowadzenia sztandarów w kolejności, tak jak teraz stoicie, i każdy poszedł sztandarowy, wychodząc przed ołtarz, oddaje hołd pokłonem sztandaru w stronę ołtarza lub w stronę tabernakulu. Ze środka, z osi kościoła, to jest ten sam kierunek, to jest to pokłon Chrystusowi, który jest naszym Bogiem i nauczycielem oddawanym. A w tym czasie będziemy śpiewali pieśni, pozostając na swoich miejscach. Jak każdy sztandar, gdy oddawany jest pokłon Bogu, sztandarem, błogosławiam poprzez sztandarowy i środowisko, które jest przez ten sztandar reprezentowane i nasze dzieło. Pan z Wami.
jeszcze trochę do przodu, jeszcze do przodu. Dalej jeszcze do przodu. Thank you.
zachodniopomorskiego kuratora oświaty, panią Magdalenę Zaremską-Kuleszę. Zachodniopomorskich wicekuratorów oświaty, pana Jerzego Sołtysiaka i pana Jerzego Roberta Stronka. Jego Ekscelencję, metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego, arcybiskupa Andrzeja Dzieńka. Starostę powiatu myśliwowskiego, panią Danutę Matkowską. Na pana Piotra Dochnara. Witam przedstawicieli samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz wszystkich zaproszonych gości. Proszę o zabranie głosu gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Zachodniopomorską kurator oświaty, panią Magdalenę Zaremską-Kuleszę i burmistrza Dębna, pana Piotra Dochnara. Panie wojewodo, kurator, szanowni goście, drodzy rodzice, drogie dzieci, bardzo nam miło, że ta uroczystość odbywa się właśnie w Dębnie. Jest to dla nas zaszczyt i wyróżnienie, że w tym roku, w roku, w którym wykraczamy reformy oświaty, chociaż różne zdania nam odrożą, ale przygotowaliśmy się do nich, wdrożyliśmy i 4 września, początek roku szkolnego, możemy powiedzieć, że z domu jesteśmy do niego dobrze przygotowani i życzymy roku pedagogicznemu, dzieciom i rodzicom, żeby ten rok nauki przyniósł jak najlepsze efekty edukacyjne, wychowawcze, sportowe i na pozostałych dniach, w których odbywa się edukacja, żeby te efekty dla naszej społeczności były jak największe. Szkoła przygotowana, cieszę się bardzo. Powiem, że naprawdę cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być u Państwa, że inaugurację roku szkolnego możemy rozpocząć w mieście Dębno, w powiecie myśliborskim. Bardzo serdecznie dziękuję Panu jako burmistrzowi Dębna, Pani Starościnie Pankowskiej za to, że zechciała nas tu gościć, ale powiem to, co jest najistotniejsze. Ja witam w tym nowym roku szkolnym, o którym pan burmistrz przed chwileczką powiedział, że być może będzie trudny, ale ja jestem optymistką. Ja widzę świetną przyszłość dla państwa nauczycieli, dla państwa wspaniałych rodziców i myślę, że tutaj najważniejsi, którzy przede mną tutaj są, to są uczniowie. Uczniowie, którzy za chwileczkę pójdą do swoich klas, pójdą do swoich wychowawców, dowiedzą się, czego będą się w tym roku uczyły, a powiem, że troszeczkę niespodzianek będzie. Może niech to będzie trochę tajemnicą, ale na muszę wyrazić. No będziecie troszkę więcej zajmowali się programowaniem, komputery. Rzeczywiście myślę, że to jest zadanie dla Was. Będziecie grali w szachy, więcej będziecie czytały. No, myślę, że rodzice zdają sobie z tego sprawę, że rzeczywiście zadań przed nami bardzo dużo. Powiem, gdybyście Państwo mieli jeszcze w tym momencie wątpliwości, co nas czeka w tym roku, podpowiem, że Ministerstwo Oświaty przygotowało taki poradnik dla Państwa, w którym możecie Państwo się dowiedzieć o wszelkich możliwych zmianach w naszym systemie ustroju. Powiem tylko, że jesteśmy już naprawdę na drodze tej olbrzymiej zmiany. Już szkoła 6-letnia odeszła
do historii. Witamy bardzo serdecznie w nowym ustroju w 8-letniej szkole podstawowej. Za chwileczkę wiecie Państwo o tym, że będą licea ogólnokształcące 4-letnie, 5-letnie technika, branżowa szkoła pierwszego stopnia 3 lata, za 3 lata ruszy branżowa szkoła drugiego stopnia, szkoły policealne, szkoła przygotowująca, przysposabiająca do życia. To wszystko przed nami. Za chwileczkę ruszymy. Już wiemy doskonale, że Państwo jako nasi partnerzy wyszedł o rodzicach wiedzą, a mogą jeszcze wiedzieć więcej. Zapraszam do lektury wspomnianego wcześniej poradnika. Myślę, że dyrektorzy szkół zapewnią Państwu, a szczególnie martwmy się o dzieci, które przychodzą do pierwszej klasy. Tak sobie myślę, jako były dyrektor szkoły, jak to pięknie zawsze brzmiało, dawne maluchy, dzisiaj pierwszaki. No bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Wami być i towarzyszyć Wam tej wspaniałej drodze do wiedzy, do nauki, do wychowania. Przed chwilą wzięliście udział w cudownej mszy świętej poświęconej oświacie, edukacji naszego województwa. Cieszę się, że mogę tu z Wami być i mogę tylko powiedzieć na sam już koniec, żeby nie przedłużać tego momentu, bo jeszcze wielu wspaniałych gości za chwileczkę będzie do Was przychodziło. Życzę Wam w tym nowym roku szkolnym wspaniałych osiągnięć, zdobywania wiedzy, uczenia się bycia ze sobą, uczenia się pomagania innym. Mówię tutaj o wspaniałej idei wolontariatu. Życzę Wam tego i życzę również wszystkim Waszym wspaniałym nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom, by plany, które na dzisiaj, bo podważam Państwa, widzę, że tych planów jest mnóstwo, żeby się ziściły. Dziękuję bardzo. W których rękach złożona jest przyszłość polskiego narodu.
macie ten wyjątkowy przywilej, wyjątkową służbę kształtowania nowego pokolenia Polaków. To w waszych rękach złożone są charaktery, możliwości kształtowania. To w waszych rękach złożone są przyszłe pokolenia. To od waszej pracy, od jakości waszej pracy i zaangażowania zależeć będzie sposób funkcjonowania państwa polskiego w kolejnych dekadach. Chciałbym państwu, nauczycielom i pedagogom, w imieniu rządu Rzeczypospolitej, który mam zaszczyt tutaj na Pomorzu Zachodnim reprezentować, przekazać wyrazy najgłębszego uszanowania, najgłębszego podziękowania za to, że swoją codzienną pracą, swoim zaangażowaniem tak doskonale świadczycie o tym, co jest ważne dla polskiej szkoły, co jest ważne dla państwa polskiego i co jest najważniejsze dla wychowania nowych, młodych pokoleń Polaków. I już na sam koniec, szanowni rodzice, szanowne mamy, które tutaj przybyliście ze swoimi pociechami, szanowni ojcowie, którzy również tutaj jesteście. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję za ten wielki trud, który towarzyszy waszemu życiu. Za to, że z takim wielkim zaangażowaniem dbacie o swoje pociechy. Za to, że tak ciężko pracujecie, żeby stworzyć im najlepsze warunki bytowe, społeczne, edukacyjne. To dzięki waszej pracy możemy dzisiaj tutaj powitać te wspaniałe dzieci i życzyć im wszystkiego dobrego. Ja jestem głęboko przekonany, że polska rodzina odbudowująca się, czerpiąca z najlepszych polskich tradycji, tworzyć będzie państwo polskie, o jakim marzymy. Dziękuję bardzo. Niezmiernie miło jest powitać szanowni państwa na dzisiejszej wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2017-2018 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dmowskiego Dębina. Dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem w historii szkoły. Czujemy się wyróżnieni i docenieni wojewódzką inauguracją nowej szkoły. Nagrody i wyróżnienia szkoły oraz osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych na różnych szczeblach, wysokie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty w latach 2002-2016, współpraca ze środowiskiem lokalnym to sukces nauczycieli, opiekunów, wychowawców, pracowników szkoły, którzy z ofiarnością i zaangażowaniem pracowali i pracują w tej szkole. Dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem w historii szkoły, gdyż rok szkolny 2017-2018 rozpoczynamy w 8-klasowej szkole podstawowej. Przed całą społecznością uczniowską nowe cele i zadania. Jesteśmy przygotowani, by je realizować. Serdecznie witam wszystkich uczniów i mam nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze odpoczęli w czasie wakacji i nabrali sił i zapału do nauki nowych roku szkoły. Serdecznie, szczególnie serdecznie witam pierwszoklasistów, którzy zaczynają swoją wspaniałą przygodę z nauką. Dla was, moi drodzy, mam na dobry początek upominek. Proszę o jego wręczenie. Drodzy uczniowie, przed wami rok wytężonej pracy,
wiele zadań i obowiązków, ale z pewnością możliwości odnoszenia sukcesu i pokonywania trudności. My, nauczyciele, będziemy Was wspierać i pokazywać odpowiednią drogę. Życzę wszystkim uczniom wiele radości w zdobywaniu wiedzy, nauczycielom zadowolenia i satysfakcji w pracy z dziećmi, a rodzicom wytrwałości przy wspieraniu swoich dzieci w drodze do ich sukcesu. Dziękuję. Całość, baczność. Do hymnu szkoły.